żółtym szlakiem rozpoczynamy naszą przygodę w rezerwacie przyrody Głazy Krasnoludów i będziemy oglądać skały. Wchodzimy na dół. To jest właśnie piękne, że podczas takich wycieczek, samotnych wycieczek, daje nam to możliwość wybierania ścieżek, podążania ścieżkami takimi, jakimi my chcemy. To jest improwizacja. Chcemy iść górą, to idziemy górą. Chcemy iść dołem, to idziemy dołem i podziwiamy. Głazy Krasnoludów możecie zwiedzić w formie pętelki żółtym szlakiem. Można pójść górą i wrócić dołem do niewielkiego parkingu, ponieważ mamy sobotę, długi weekend, a na szlaku nie spotkaliśmy ani jednego turysty. Chwila relaksu. Mamy taki malutki, niewielki strumyczek Jawiszówka. Witamy, a w tym przypadku żegnamy.